Witam wszystkich w dzisiejszym odcinku, gdzie przedstawię Wam najbardziej bezsensowne maszyny w FS22. Zapraszam do oglądania. Oczywiście, wszystko ma charakter subiektywny i możecie się ze mną nie zgadzać. Na pierwszy ogień idzie wózek widłowy Dżugainlich ETV216. Myślę, że więcej osób wybierze wózek Manitou MC18 do 4. Dżugainlich ma 33 konie. Może jechać 14 km na godzinę, oraz jego waga to 3,5 tony. Natomiast Manitu, ma 36 koni, czyli więcej, jedzie 25 km na godzinę, i waży około 4 tony, czyli nieznacznie więcej, ale jednak będzie się mniej wywracał. Spójrzcie teraz na koła obydwóch wózków Manitu: ma większe, bardziej przyczepne koła, a Jungairich ma mniejsze, czyli słabiej przyczepne, oraz jedno kółko z tyłu do skręcania. W dodatku Jungairich jest na prąd, czyli trzeba postawić stację ładowania, bo po drogach do stacji ładowania nie będziemy tym jeździć, więc nie dość, że jest droższy od Manitou, to jeszcze elektryk. Następny jest New Holland TK4.80 Methane Power, już po nazwie wiemy, że jest on na metan, czyli dla niego też trzeba postawić osobną stację ładowania. Myślicie, że jest coś wolniejszego od poprzedniego wózka widłowego jadącego 14 km na godzinę. To ten traktorek, o ile można go tak nazwać, jedzie on zawrotne 12 km na godzinę i ma aż 75 koni mechanicznych oraz waży tylko trochę więcej od poprzedniego wózka. Myślę, że jest wiele lepszy i w zarażem tańszych traktorków od niego. Kolejną maszyną, która się nie opłaca, jest John Deere XUV 865M. Lepsza od niego jest Mahindra. E-Machindra ma 83 koni mechanicznych, potrafi jechać 97 km na godzinę, a jej pojemność to 460 litrów. Natomiast John D.I.R. ma 23 konie mechaniczne, potrafi jechać 50 km na godzinę, a jego pojemność to również 460 litrów. W dodatku jest droższy. Jego mała ilość koni mechanicznych, w szczególności jest widoczna na wjazdach pod górkę. Załóżmy, że chcesz zaorać pole, szukasz jakiegoś taniego pługu, przeglądasz wszystkie i natrafiasz na bardzo tani pług kosztujący 1000 euro. Postanawiasz go kupić. Kiedy przyjeżdżasz po niego traktorem, to aż sam nie wierzysz, pług wygląda jakby miał pół metra. Patrzysz w parametry i się nie myliłeś, pług ma pół metra. I dokładnie to on jest kolejną bezsensowną rzeczą, nie ma on żadnej konkurencji, kosztuje przecież 1000 euro, jak na taką szerokość roboczą, to idealnie.